Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Znak Litera Nowa, woblink.com oraz audioteka.pl przedstawiają. Lien Moriarty. Dziewięcioro nieznajomych. Tłumaczenie Mateusz Borowski. Czyta Marta Król. Dla Katie i dla taty. Z całą miłością. Wydawało Ci się, że jesteś problemem, lecz to Ty jesteś lekarstwem. Wydawało Ci się, że jesteś kłódką na drzwiach, lecz to Ty jesteś kluczem, który je otwiera. Jalalodin Rumi. Kiedy tylko odkryłem sens życia, zmienili go. George Carlin. Rozdział pierwszy. Jao. Nic mi nie jest. Upierała się. Nic mi się nie stało. Według Jao wcale nie wyglądała dobrze. To był jego pierwszy dzień na stażu dla sanitariuszy. Trzecie wezwanie. Jao się nie denerwował, ale zachowywał czujność, bo nie znosił pomyłek. Nawet pozbawionych jakichkolwiek konsekwencji. W dzieciństwie każdy błąd przypłacał słonymi łzami i perspektywa porażki wciąż przyprawiała go o skurcz żołądka. Kropelka potu, niczym ślimak, zostawiła za sobą smużkę na mocno upodrowanej twarzy kobiety. Po co malować się na pomarańczowo? Pomyślał Jao, jakby to w tej chwili miało jakieś znaczenie. Nic mi nie jest, to pewnie jednodniowa infekcja, oznajmiła z delikatnym wschodnioeuropejskim akcentem. Uważnie obserwuj pacjenta i jego otoczenie, instruował go niegdyś Fin, jego przyłożony. Wyobraź sobie, że jesteś tajnym agentem, szukającym wskazówek pozwalających na postawienie diagnozy. Ja oprzyjrzał się puszystej kobiecie, w średnim wieku, z fioletowymi cieniami, pod wyrazistymi, turkusowymi oczami i z cienkimi włosami ściągniętymi z tyłu głowy w mizerny koczek. Była blada i spocona, oddychała nierówno. Unoszący się wokół niej zapach popiołu z papierosów wskazywał na to, że sporo pali. Siedziała z olbrzymim biurkiem na skórzanym fotelu z wysokim oparciem. Wyglądała na szychę, a o jej statusie w korporacji świadczył urządzony pluszowymi meblami narożny gabinet z panoramicznymi oknami wychodzącymi na zatokę. Mieścił się na siedemnastym piętrze, tak blisko gmachu opery, że widać stąd było romboidalne, białe i kremowe płytki pokrywające dach budynku. Kobieta, nie odrywając dłoni od myszki, przeglądała e-maile na dużym monitorze. Jakby dwóch sanitariuszy sprawdzających jej stan nie przeszkadzało jej bardziej niż technicy naprawiający gniazdko elektryczne. Uszyty na miarę granatowy kostium, ciasno opinający ramiona, wyglądał jakby kazano jej go nosić za karę. Ja ujął jej drugą dłoń i zapiął kobiecie na palcu pulsoksymetr. Na jej przedramieniu zauważył zaczerwienioną, łuszczącą się skórę. Pierwszy objaw cukrzycy, Masza, zażywasz jakieś leki? Zapytał fin. Z pacjentami rozmawiał swobodnie, jakby gawędził przy piwie podczas grilla. Jał zauważył, że Fin zawsze zwracał się do nich po imieniu. Tymczasem on sam czuł się zażenowany, traktując ich jak starych znajomych. Ale postanowił przezwyciężyć swoją nieśmiałość, jeśli dzięki temu pacjent mógł poczuć się lepiej. Niczego nie zażywam, odparła Masza, wciąż wpatrzona w ekran. Zdecydowanie w coś kliknęła, a potem oderwała się od komputera i spojrzała na fina. Jej oczy wyglądały jak pożyczone od królowej piękności. Jao przypuszczał, że kobieta nosi kolorowe soczewki kontaktowe. Nic mi nie dolega. Przepraszam, że zajęłam panom czas i na pewno nie wzywałam karetki. To ja ją wezwałam, wtrąciła się śliczna, ciemnowłosa młoda kobieta w szpilkach i obcisłej spódniczce w kratkę, podobną trochę do wzoru, w jaki układały się płytki na dachu opery. Strój doskonale na niej leżał, co w tej chwili było nieistotne, choć technicznie rzecz biorąc, dziewczyna należała do otoczenia, które ja miał obserwować. Teraz obgryzała paznokieć małego palca. Jestem jej asystentką. Ona. ach. Ściszyła głos, jakby wyjawiła wstydliwy sekret. Zbladła jak trup i spadła z fotela. Wcale nie spadłam z fotela, zaprotestowała Masza. Sunęła się, poprawiła się dziewczyna. Na moment zasłabłam, to wszystko, oświadczyła Masza, patrząc na Fina. A potem natychmiast wróciłam do pracy. Możemy to szybko załatwić? Z radością uiszczę pełną, no wiecie, opłatę czy stawkę, czy jak tam sobie liczycie za usługi. Oczywiście mam prywatne ubezpieczenie. Naprawdę czas mnie goni. Znowu zwróciła się do asystentki. Czy nie jestem umówiona z Rajanem na jedenastą? Odwołałam to spotkanie. Czy ktoś tu wspomniał moje imię? Odezwał się mężczyzna stojący w drzwiach. Co się dzieje? Do gabinetu wmaszerował facet w zaciasnej fioletowej koszuli, niosąc sto steczek na dokumenty. Mówił z pretensjonalnym brytyjskim akcentem, jakby udawał członka rodziny królewskiej. Nic, odparła masza: usiądź. Masza nie może się teraz z tobą spotkać, powstrzymała go biedna asystentka. Ja o jej współczuł. Nie lubił bagatelizowania problemów zdrowotnych i uważał, że jego praca zasługuje na większy szacunek. Miał również awersję do facetów z włosami postawionymi na żel, mówiących z arystokratycznym akcentem i ubierających się w koszule o rozmiar za mały, by podkreślić nadmiernie rozbudowaną klatkę piersiową. — Nie, nie, usiądź, Ryan, to nie potrwa długo. — Nic mi nie jest — przywołała go ze zniecierpliwieniem Masza. — Mogę zmierzyć ci ciśnienie, Maszo? Zapytał Jao, wyjąkując imię kobiety, kiedy zakładał jej na ramię mankiet mierza. Najpierw trzeba zdjąć żakiet, poinstruował go Finn z rozbawieniem. Ależ z ciebie tytan pracy, Maszo. Bardzo mi zależy, żeby Masza podpisała te dokumenty, powiedział młody facet do asystentki ściszonym głosem. A mnie bardzo zależy, żeby zmierzyć parametry życiowe twojej szefowej, skurwielu, pomyślał Jao. Fin pomógł Maszy zdjąć żakiet i pieczołowicie zawiesił go na oparciu fotela. Pokaż te dokumenty, Ryan. Masza sprawdziła, czy nie rozpiął się któryś z guzików jej kremowej jedwabnej bluzki. Potrzebuję tylko podpisów na dwóch pierwszych stronach, facet podał jej jedną steczek. Ja chyba śnię. Asystentka z niedowierzaniem uniosła ręce. Kolego, wpadnij innym razem rzucił Fin swobodnie. Ale w jego głosie pobrzmiewał stanowczy ton. Facet się wycofał, jednak masza pstryknięciem palców przywołała go do siebie, a on natychmiast doskoczył do biurka i podał szefowej teczkę. Najwyraźniej bał się maszy bardziej niż fina, choć sanitariusz był wielkim, silnym facetem. Zajmie mi to góra czternaście sekund, powiedziała masza do fina. Głos uwiązł jej w gardle, a ostatnie słowo z trudem wysyczała. Ja, wciąż trzymając mankiet ciśnieniu mierza, spojrzał na Fina. Masza przechyliła głowę na bok, jakby tylko się zdrzemnęła. Teczka wysunęła jej się z dłoni. Masza? zapytał Fin mocnym, władczym głosem. Kobieta osunęła się na biurko, opuszczając ręce bezwładnie, jak marionetka. Właśnie tak zapiszczała asystentka z satysfakcją dokładnie tak to wyglądało poprzednim razem. Jezu! Facet w fioletowej koszuli zrobił krok w tył. Jezu! Przepraszam, ja tylko. Okej, okay, masza, położymy cię na podłodze, oznajmił Fin. Chwycił ją pod pachami, a Jao uniósł jej nogi, postępując z wysiłku. Dopiero teraz zauważył, jak wysoka jest masza. O wiele wyższa od niego. Miała ponad 1,80 osiemdziesiąt wzrostu i swoje ważyła. Razem z Finem położyli ją na boku na szarym dywanie. Fin złożył jej żakiet i podłożył pod głowę. Masza niczym zombie uniosła sztywną lewą rękę nad głowę. Jej dłonie zacisnęły się kurczowo. Wciąż oddychała nierówno, a jej ciało wyprężyło się w skurczu. Miała atak padaczki. Nie był to przyjemny widok, ale ja owiedział, że takie napady należy po prostu przeczekać. Szyi maszy nie uciskał kołnierzyk. W pobliżu nie znajdował się żaden przedmiot, w który mogłaby uderzyć głową. Poprzednio stało się coś takiego? Fin spojrzał na asystentkę. Nie, wtedy tylko zemdlała. Dziewczyna wytrzeszczała oczy, obserwując zajście z przerażeniem i fascynacją. Czy masza często miewa takie ataki? zapytał Fin. Nie wydaje mi się, nie wiem. Odparła, ruszając powoli w kierunku drzwi, przy których zebrała się już gromadka korpo szczurów. Ktoś trzymał w górze telefon i filmował swoją szefową, jakby był na koncercie rockowym. Zacznie uciskać, spojrzenie Fina stało się chłodne i spokojne. W pierwszej chwili, na sekundę, nie dłużej, Jao zamarł, kiedy jego mózg z trudem przetwarzał to, co się właśnie działo. Zapamiętał na zawsze ten moment paraliżującej dezorientacji wiedział, że zatrzymanie akcji serca może wyglądać jak atak padaczki, ale nie przyszło mu to do głowy, bo jego umysł podsunął mu tylko jedną błędną diagnozę. Ta pacjentka ma epilepsję. Gdyby nie było przy nim Fina, to pewnie kucnąłby przy kobiecie, której serce przestawało pracować i nie kiwnąłby palcem, jak pilot kierujący samolot prosto w ziemię, bo nadmiernie zaufał niesprawnym instrumentom. Najdoskonalszym instrumentem jao był jego umysł, który tego dnia zaszwankował. Dwukrotnie użyli defibrylatora, ale nie udało im się przywrócić stabilnego tętna. Serce maszy Dmitryczenko nie pracowało, kiedy wynosili ją z jej narożnego biura, do którego nigdy już nie wróciła. Rozdział drugi. Dziesięć lat później. Francis Pewnego gorącego, bezchmurnego styczniowego dnia, Francis Welty, niegdyś autorka bestsellerowych romansów, samotnie przejeżdżała przez krzewiasty Burz, sześć godzin na północny zachód od Sydney, gdzie na co dzień mieszkała. Czarna wstążka autostrady wiła się przed nią hipnotyzująco, a pracujący pełną mocą klimatyzator. Dołu w jej twarz zimnym powietrzem. Niebo niczym olbrzymia, błękitna kopuła górowało nad jej malutkim, samotnym autem. Jak na jej gust, nieba było o wiele za dużo. Uśmiechnęła się, wyobrażając sobie gniewną recenzję na TripAdvisorze. Zadzwoniłam na recepcję i poprosiłam o niższe, bardziej zachmurzone i przyjaźniejsze niebo. Jakaś kobieta, mówiąca z mocnym obcym akcentem, poinformowała mnie, że innych niep nie ma. Była bardzo nieuprzejma. Nigdy więcej. Szkoda kasy. Francis pomyślała, że powoli jej odbija. Nie, na pewno nie. Miała się świetnie. Była zdrowa na umyśle. Na sto procent. Rozprostowała palce na kierownicy, zamrukała, bo jej oczy zasłonięte ciemnymi okularami zaszły łzami. I ziewnęła tak szeroko, że chrupnęło jej w szczęce. Och, jęknęła, chociaż nie zabolało. Westchnęła, wypatrując przez szybę czegoś, co zakłóciłoby monotonnie krajobrazu. Świat za oknem wyglądał przygnębiająco i nieprzyjaźnie. Francis wyobraziła sobie szczegóły. Brzęczenie much plujek, żałobne zawodzenie kruków i oślepiający blask gorącego słońca. Nie bez powodu, Australię nazywano wielką brązową równiną. No już, niech się zjawi jakaś krowa, pole uprawne albo szałas. Moje oczka wypatrzyły coś, co zaczyna się na literę N. Nic. Odchyliła się na oparcie fotela, a lędźwie odwdzięczyły się jej za to przeszywającym bólem. Tak ostrym i przenikliwym, że do oczu napłynęły jej łzy. O Jezu! Zaskamlała żałośnie. Plecy rozbolały ją dwa tygodnie temu, w dniu, w którym wreszcie przyjęła do wiadomości, że Paul drabul nie wróci. Właśnie dzwoniła na policję, zastanawiając się, jak powinna go określić: jako swojego partnera, chłopaka, kochanka towarzysza życia kiedy poczuła pierwsze ukłucie. Był to oczywisty przykład bólu psychosomatycznego, choć ta świadomość bynajmniej nie działała na nią kojąco. Ze zdziwieniem co wieczór oglądała w lustrze dół pleców, który jak zawsze był miękki, biały i troszkę pulchny. Tymczasem ona spodziewała się zobaczyć coś przerażającego, podobnego do poskręcanych i splątanych korzeni drzewa. Spojrzała na zegar na desce rozdzielczej. Była 14:57. Francis zbliżała się do zjazdu w boczną drogę. Poinformowała recepcję w Tranquilum House. Że przyjedzie między 15.30 a 16, a w trasie nie robiła żadnych nieplanowanych postojów. Tranquilum House był butikowym ośrodkiem wypoczynkowym ze Spa. Poleciła go Francis jej przyjaciółka Ellen. Musisz o siebie zadbać, powiedziała w zeszłym tygodniu podczas lunchu po trzecim drinku. Znakomitym brzoskwiniowym Bellini. Wyglądasz fatalnie. Trzy lata wcześniej Ellen wybrała się na oczyszczanie do Tranquilum House, bo była wypalona, u kresu sił i zupełnie nie w formie i... — Tak, tak, rozumiem — przerwała jej Francis. — To niezwykłe miejsce — dodała Ellen. — Stosują tam niekonwencjonalne metody. Zmienili moje życie. — Niby jak? — zapytała trzeźwo Francis, ale nie doczekała się klarownej odpowiedzi. Jak się ostatecznie okazało, Wielkie przeobrażenie sprowadzało się do tego, że białka oczu Ellen pojaśniały i wyglądały niesamowicie. Choć w Tranquilum House nie leczono nadwagi, co Ellen szczególnie mocno podkreśliła. Tam oferowano wellness, ale no wiesz, która kobieta będzie się skarżyć, że schudła trzy kilo? Z pewnością nie Ellen. Francis zresztą też nie. Po powrocie do domu, zajrzała na stronę internetową tego ośrodka. Nie lubiła się martwiać, nigdy nie stosowała diety, rzadko sobie czegoś odmawiała i nieczęsto zgadzała się na coś, na co nie miała ochoty. Jak twierdziła matka Francis, pierwszym słowem wypowiedzianym przez jej nienasyconą córkę było jeszcze. Zawsze chciała więcej. Tymczasem zdjęcia Tranquilum House niespodziewanie wywołały u niej dziwną tęsknotę. Przepełniała je złota poświata. Jakby zrobiono je o wschodzie lub zachodzie słońca, albo zastosowano odpowiedni filtr. Sympatyczne osoby w średnim wieku stały w pozycji wojownika w ogrodzie pełnym białych róż przy ślicznej wiejskiej rezydencji. Dwoje ludzi siedziało w jednym z naturalnych, gorących źródełek, otaczających posiadłość. Mieli zamknięte oczy, odchylone do tyłu głowy, i uśmiechali się z rozkoszą, a wokół nich pulgotała woda. Inna fotografia pokazywała kuracjuszkę podczas błogiego masażu gorącymi kamieniami na składanym stole przy akwamarynowym basenie. Francis wyobraziła sobie, jak rozgrzane kamienie, symetrycznie rozmieszczone na jej plecach, swoim magicznym ciepłem koją jej ból. Kiedy już na dobre się rozmarzyła, myśląc o gorących źródłach i sesjach łagodnej jogi, na ekranie wyskoczyła nagląca wiadomość. Zostało ostatnie miejsce na ekskluzywny dziesięciodniowy turnus, całkowita przemiana umysłu i ciała. Francis, w której nagle obudził się idiotyczny duch rywalizacji, natychmiast kliknęła ikonkę zarezerwuj teraz, choć tak naprawdę nie wierzyła, że ośrodek faktycznie jest oblegany. Jednak na wszelki wypadek błyskawicznie wpisała do formularza dane z karty kredytowej. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie, w ciągu zaledwie dziesięciu dni miała ulec przeobrażeniu, o jakim nawet nie marzyła. Czekały ją posty, medytacja, yoga i kreatywne ćwiczenia, wyzwalające emocje. Z spisu wyeliminowano alkohol, cukier, kofeinę, gluten i nabiał. Ale po pochłonięciu menu degustacyjnego w hotelu Four Seasons była nimi przesycona i rezygnacja z nich nie wydawała jej się szczególnym wyrzeczeniem. Każdy posiłek miał być spersonalizowany i odpowiadać jej wyjątkowym potrzebom. Zanim przyjęto jej rezerwację, Francis musiała wypełnić bardzo długi kwestionariusz pełen niedyskretnych pytań o jej stan cywilny, dietę, przebyte choroby ilość alkoholu spożytego w ciągu ubiegłego tygodnia i tak Uporała się z tym zadaniem, kłamiąc ile wlezie. Doprawdy nikt nie miał prawa domagać się od niej takich informacji. Poproszono ją nawet o zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przesłała to, które zrobiła podczas spotkania z Ellen, z brzoskwiniowym Bellini w dłoni. Musiała również zaznaczyć, jakie cele miała nadzieję osiągnąć podczas tego dziesięciodniowego pobytu. Na liście figurowały rozmaite propozycje. Od intensywnej terapii dla par po znaczną utratę wagi. Wybrała tylko to, co zapowiadało się przyjemnie, na przykład odrodzenie duchowe. Jak często w życiu bywa, w pierwszej chwili pomysł ten wydał jej się doskonały. Recenzje Tranquilum House na trip advisorze, z którymi zapoznała się dopiero po wniesieniu bezzwrotnej opłaty, były spolaryzowane. Jedni twierdzili, że nigdy nie przeżyli czegoś równie wspaniałego, chcieli dawać więcej niż pięć gwiazdek, wychwalali jedzenie, gorące źródła i personel. Drudzy uważali pobyt w tym ośrodku za najgorsze doświadczenie w życiu. Grozili procesem, pisali o szoku pourazowym i złowieszczo ostrzegali, że jedzie się tam na własną odpowiedzialność. Francis znowu zerknęła na deskę rozdzielczą, licząc na to, że na zegarze pojawiła się już trzecia. Przestań, skup się! Patrz na drogę, Francis. To ty kierujesz tym samochodem. Kątem oka zauważyła jakiś ruch i zamarła, przygotowana na to, że za moment o przednią szybę uderzy kangur. Nic takiego się nie stało. Jej lęk przed potrąceniem dzikiego zwierzęcia był zupełnie nieuzasadniony. Gdyby do tego doszło, to trudno. I tak nie zdążyłaby zareagować. Przypomniała sobie, jak wiele lat wcześniej wyruszyła na wyprawę ze swoim chłopakiem. Natrafili na potrącone przez samochód Emu, zdychające na środku autostrady. Francis została w aucie jak nieporadna księżniczka, a jej facet wysiadł i dobił biedne zwierzę kamieniem. Wystarczyło jedno mocne uderzenie. Wrócił cały spocony i uśmiechnięty. Jak typowy mieszczuch dumny ze swojego humanitarnego pragmatyzmu. Francis nigdy nie wybaczyła mu tego gorączkowego rozradowania. Zabicie emu sprawiło mu przyjemność. Ona sama nie była pewna, czy potrafiłaby zrobić coś takiego, nawet teraz, kiedy miała 52 lata, była zabezpieczona finansowo i za stara, by udawać księżniczkę. Dałabyś radę! Powiedziała na głos. Na sto procent. O rany. Przypomniała sobie, że ten chłopak już nie żył. Zaraz. Na pewno? Tak, bez wątpienia. Przed kilku laty wiadomość ta dotarła do niej pocztą pantoflową. Podobno zmarł z powodu powikłań po zapaleniu płuc. Gary strasznie ciężko przechodził przeziębienia. Francis nie okazywała mu szczególnego współczucia. W tym momencie zaczęło jej kapać z nosa jak z kranu. Doskonały moment. Jedną ręką przytrzymując kierownicę, wytarła nos wierzchem drugiej dłoni. Ochyda. Oh, to pewnie Gary mścił się z zagrobu, zsyłając na nią katar. Miała za swoje. Kiedyś razem podróżowali i wyznali sobie miłość, a ona zapomniała o jego śmierci. Przeprosiła Garego. Choć jeśli potrafił czytać jej w myślach, to dobrze wiedział, że to nie jej wina. Gdyby przeżył tyle lat co ona, sam by się przekonał, jak zawodna i mglista bywa pamięć. Nie zawsze. Czasami. Bywam też bystra, jak mało kto, Gary. Znowu pociągnęła nosem. Ten koszmarny katar męczył ją dłużej niż ból pleców. Czy nie chodziła cała zasmarkana już tamtego dnia, kiedy oddała manuskrypt? Trzy tygodnie temu. To była jej dziewiętnasta powieść. Wciąż czekała na opinię wydawcy. Dawno temu, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, u szczytu popularności, w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia książki dostawała od swojej redaktorki szampana i kwiaty z odręcznie napisanym liścikiem. Kolejne arcydzieło. Zdawała sobie sprawę, że szczyt jej popularności przeminął, ale wciąż potrafiła pisać na przyzwoitym poziomie. Miło byłoby przeczytać jakiś wylewny e-mail. Albo przynajmniej przyjazny. Choćby jedną miłą linijkę. Przepraszam, jeszcze nie zaczęłam czytać, ale nie mogę się doczekać. Tak nakazywała uprzejmość. Do jej świadomości próbowała wpełznąć obawa, do której Francis nie chciała się przed sobą przyznać. Nie, nie. Wykluczone. Chwyciła mocniej kierownicę i próbowała uspokoić oddech. Żeby odetkać nos, garściami zażywała tabletki na przeziębienie, a pod wpływem pseudoefedryny jej serce galopowało, jakby oczekiwało na jakieś wspaniałe albo straszne wydarzenie. Podobnie czuła się idąc do ołtarza podczas obu swoich ślubów. Prawdopodobnie już nabawiła się lekomanii, łatwo się uzależniała. Od mężczyzn, jedzenia, wina. Teraz też dobrze by jej zrobił jeden kieliszeczek choć słońce stało jeszcze wysoko na niebie. Ostatnio piła dość często, nie za dużo, ale z pewnością z większym entuzjazmem niż zazwyczaj. Już zsuwała się po równi pochyłej wprost ku uzależnieniu od narkotyków i alkoholu. Ekscytowało ją to, że wciąż mogła się zmienić pod wieloma istotnymi względami. W domu na biurku bezwstydnie stała opróżniona do połowy butelka Pinot Noir, którą każdy – czyli tylko sprzątaczka, mógł zobaczyć. Francis była jak cholerny Ernest Hemingway. Czy on, aby nie uskarżał się na ból pleców? Tak wiele ich łączyło. Z tym, że w przeciwieństwie do niego, Francis miała słabość do przymiotników i przysłówków. Jak twierdzili niektórzy, rozmieszczała je na kartach swoich powieści niczym ozdobne poduszki na kanapie. Jak brzmiał ten cytat z Marka Twaina, który sol podczas lektury jej manuskryptów zwykł mruczeć pod nosem na tyle jednak głośno, by Francis go usłyszała? Kiedy wyśledzisz przymiotnik, zabij go. Sol, jak każdy prawdziwy facet, nie znosił przymiotników ani ozdobnych poduszek. Oczyma wyobraźni zobaczyła go w łóżku, kiedy leżąc na niej i komicznie przeklinając, wyciągał kolejną poduszkę spod jej głowy i ciskał ją na drugi koniec sypialni, a Francis chichotała. Pokręciła głową, jakby próbowała otrzoznąć się z tego wspomnienia. Z rozrzewnieniem wspominając seks z pierwszym mężem, niejako wybielała jego wizerunek. Kiedy Francis wiodło się w życiu, życzyła obu byłym mężom tylko szczęścia i potencji na piątkę z plusem. Teraz ucieszyłaby się, gdyby na ich siwe głowy spadła plaga szarańczy. Wsunęła do ust prawy kciuk, którego opuszek rozcięła krawędzią kartki. Od czasu do czasu ranka pulsowała, przypominając Francis, że nawet to najmniejsze ze zmartwień mogło zrujnować jej cały dzień. Kiedy jednak samochód zjechał na wyboiste pobocze, odsunęła dłoń od ust i chwyciła mocno kierownicę. Ups! Z powodu dość krótkich nóg musiała maksymalnie zbliżyć fotel do kierownicy. Henry mawiał, że Francis wygląda za kółkiem uroczo, jak w autku w wesołym miasteczku. Jednak po pięciu latach przestało mu się to podobać. I klął za każdym razem, kiedy usiadłszy za kierownicą, musiał odsuwać siedzenie. Ona natomiast przez pięć lat uważała jego mamrotanie przez sen za urocze. Skup się! Za oknem przesuwał się wiejski krajobraz. Wreszcie Francis minęła tablicę: Witamy w Jaribongu. Jesteśmy dumni, że mieszkamy w czystym mieście. Po tym, jak zgodnie z przepisami zwolniła do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę, wydawało jej się, że wlecze się w żółwim tempie. Przejeżdżając przez miasto, rozglądała się na prawo i lewo. Chińska restauracja z wypłowiałym czerwono-złotym smokiem na drzwiach, stacja benzynowa, która wyglądała na nieczynną, urząd pocztowy z czerwonej cegły, sklep monopolowy dla zmotoryzowanych, posterunek policji, który wydawał się zupełnie niepotrzebny. Jak okiem sięgnąć ani żywej duszy. Wprawdzie miasto było czyste, ale panowała w nim postapokaliptyczna atmosfera. Pomyślała o swojej ostatniej powieści. Akcja rozgrywała się na prowincji, a teraz zobaczyła szarą, ponurą rzeczywistość małych miasteczek. Ta miejscowość w niczym nie przypominała stworzonej przez Francis uroczej mieściny, wtulonej międzygórskie zbocza, z ciepłą tętniącą życiem kawiarnią wypełnioną aromatem cynamonu i księgarnią, która przynosiła dochody, co było oczywiście możliwe tylko w powieści. Recenzenci słusznie skrytykowaliby tę książkę jako nazbyt cukierkową, choć nic nie wskazywało na to, że trafi ona do ich rąk, a nawet gdyby, to Francis i tak nie czytała recenzji. Już po chwili dotarła do rogatek Jerry Bongu. Żegnaj, smutna, choć czysta mieścino. Nacisnęła mocniej pedał gazu i obserwowała, jak prędkość wzrasta do 100 km na godzinę. Na stronie internetowej informowano, że powinna skręcić 20 minut za Jerry Bongiem. Zbliżała się do jakiejś tablicy. Wytężyła wzrok, nachyliła się nad kierownicą i przeczytała: Tranquilum House. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Rozpromieniła się. Udało jej się. Przejechała sześć godzin, nie odchodząc od zmysłów. Nagle spochmurniała, bo dotarło do niej, że nie ma odwrotu. Za jeden kilometr skręć w lewo, poinformowała ją nawigacja. Nie chcę skręcać w lewo za jeden kilometr, powiedziała ponuro. O tej porze roku miała być gdzie indziej, na drugiej półkuli. Razem ze swoim towarzyszem życia, Polem Drablem zamierzali wygrzewać się w zimowym słońcu w Santa Barbara w Kalifornii. Spędzać czas w winiarniach, restauracjach i muzeach. W długie, leniwe popołudnia miałaby okazję lepiej poznać Ariego, jego dwunastoletniego syna, który z szyderczym chichotem uczyłby ją grać w swoją ulubioną, brutalną strzelankę na PlayStation. Koleżanki Francis, które miały dzieci, śmiały się z niej albo się obruszały – ale ona nigdy nie mogła się doczekać tej gry. Wątki fabularne wydawały się niezwykle ciekawe i skomplikowane. Przed oczami stanęła jej poważna, młoda twarz detektywa. Wciąż miał młodzieńcze piegi i, słuchając Francji, pieczołowicie sporządzał notatki niebieskim drapiącym papier długopisem. Robił koszmarne błędy ortograficzne i literówki. Nie potrafił jej spojrzeć w oczy. Na wspomnienie tamtej sytuacji jej ciało ogarnęła fala gorąca. Czuła się upokorzona, zapewne. Zakręciło jej się w głowie, przeszył ją dreszcz. Dłonie ściskające kierownicę zrobiły się śliskie od potu. Zatrzymaj się, rozkazała sobie. Musisz natychmiast się zatrzymać. Dała sygnał kierunkowskazem, choć nikt za nią nie jechał i skręciła na pobocze. Zachowała dość przytomności, by włączyć światła awaryjne. Po twarzy płynął jej pot. W ciągu kilku sekund jej bluzka zrobiła się mokra. Francis pociągnęła za materiał i odgarnęła z czoła kosmyki wilgotnych włosów. Znowu poczuła dreszcze. Kichnięcie wywołało u niej nagły, przeszywający ból pleców, tak ostry, że zaśmiała się, kiedy po jej policzkach popłynęły łzy. O tak, teraz naprawdę odchodziła od zmysłów, z pewnością. Ogarnęła ją wielka fala totalnej pierwotnej wściekłości. Francis, tłukąc pięścią w kierownicę, zamknęła oczy, odchyliła głowę i krzyczała przy akompaniamencie klaksonu, bo była przeziębiona, bolały ją plecy, miała złamane serce, i hej! otworzyła oczy i poprawiła się na fotelu. Jakiś mężczyzna stał nachylony przy drzwiach i mocno stukał w szybę. Po drugiej stronie drogi Francji zauważyła należący zapewne do niego samochód, również z włączonymi światłami awaryjnymi. Wszystko w porządku? zakrzyknął nieznajomy. Potrzebuje pani pomocy? Na litość boską. To miała być prywatna chwila rozpaczy. Co za wstyd! Przyciskiem otworzyła okno. Stał przed nią zwalisty, niesympatyczny, zaniedbany i nieogolony facet. Miał na sobie luźne, niebieskie dżinsy i podkoszulek z wypłowiałym logo jakiegoś archaicznego zespołu rockowego, opinający solidny, piwny brzuch. Pewnie był jednym z seryjnych morderców grasujących na odludziu. Choć właściwie te tereny trudno było nazwać odludziem. Może przyjechał tu z odludzia na wakacje. — Jakieś kłopoty z samochodem? — zapytał. — Nie — odparła Francis. Usiadła prosto, z wymuszonym uśmiechem i przeczesała dłonią wilgotne włosy. Dziękuję, nic mi nie jest. Samochód działa bez zarzutu. Wszystko gra. Jest pani chora? zapytał, patrząc na nią z lekkim obrzydzeniem. Nie, odpowiedziała Francis. Nie bardzo. To tylko paskudne przeziębienie. Może to grypa? Wygląda pani na poważnie chorą stwierdził mężczyzna. Marszcząc czoło, lustrował wnętrze samochodu. Krzyczała pani i trąbiła, jakby miała pani kłopoty. Tak, odparła Francis. No cóż, wydawało mi się, że jestem sama w szczerym polu. Po prostu straciłam nad sobą panowanie, próbowała powściągnąć irytację, która zakradła się do jej głosu. On był tylko porządnym obywatelem, który postępował jak należy. Każdy by się tak zachował na jego miejscu. Dziękuję, że się pan zatrzymał, ale nic mi nie jest, powiedziała uprzejmie, z najsłodszym pojednawczym uśmiechem. Wielkich, obcych facetów, spotkanych na odludziu, lepiej sobie zjednać. No dobrze. Mężczyzna, podpierając dłonie na udach, wyprostował się, pojękując, ale nagle zastukał palcami w dach samochodu i znowu się schylił. Jego zdecydowana mina mówiła: Jestem facetem, znam się na rzeczy. Może nie czuje się pani na tyle dobrze, by prowadzić. Jeśli obawia się pani o swoje bezpieczeństwo, albo stanowi pani potencjalne zagrożenie dla innych kierowców, to nie mogę z czystym sumieniem pozwolić, by. Francis usiadła prosto. Na litość boską. Właśnie miałam uderzenie gorąca, oznajmiła. Facet zbladł. Och, przyjrzał się jej w milczeniu. Zawsze mi się wydawało, że mówi się. Uderzenie ciepła. Takie określenie też słyszałam, odparła Francis. Już trzeci raz jej się to przydarzyło. Sporo na ten temat czytała. Rozmawiała ze wszystkimi znajomymi, które skończyły 45 rok życia. A i tak podczas bardzo długiej wizyty u lekarza zakrzyknęła: Nikt mnie nie uprzedził, że tak to będzie wyglądać. Póki co miała obserwować swój organizm, zażywać suplementy i ograniczyć spożycie alkoholu i ostrych przypraw. Ha ha ha. Więc nic pani nie jest. Orzekł nieznajomy. Rozejrzał się po autostradzie, jakby szukał pomocy. Naprawdę wszystko gra, zapewniła go Francis. Ból pleców uprzejmie dało sobie znać, ale powstrzymała się przed grymasem. Nie wiedziałem, że uderzenia ciepła, to znaczy gorąca wyglądają tak Dramatycznie? No cóż, nie każdego spotyka ta przyjemność, tylko garstkę wybrańców. Przecież istnieje, jak to się nazywa, hormonalna terapia zastępcza? Chryste, panie. Może mi pan coś przepisze? zapytała Francis radośnie. Mężczyzna odstąpił na krok od samochodu, unosząc ręce w geście kapitulacji. Przepraszam, po prostu dotarło do mnie, że być może moja żona. Nieważne, nie moja sprawa. Jeśli wszystko w porządku, to ruszam w drogę. Doskonale, odparła Francis. Dziękuję, że się pan zatrzymał. Nie ma za co. Uniósł rękę, jakby chciał jeszcze coś dodać, ale najwyraźniej zmienił zdanie i odszedł do swojego samochodu. Tył jego podkoszulka był wilgotny od potu. Zwalisty chłop. Na szczęście uznał, że nie jest warta tego, by ją zabić i zgwałcić. Pewnie wolał mniej spocone ofiary. Francis obserwowała go, jak zapalał silnik i wjeżdżał na drogę. Na odjezdnę popukał się palcem w czoło. Kiedy jego samochód był już tylko drobinką we wstecznym lusterku, sięgnęła po przygotowane na wszelki wypadek ubranie, leżące na fotelu pasażera. Menopauza? zapytała przez telefon jej osiemdziesięcioletnia matka z drugiego końca świata, gdzie wiodła sielskie życie na południu Francji. Och, kochanie, nie dawała mi się zbytniowe znaki. O ile pamiętam, trwała u mnie góra jeden weekend. Na pewno w swoim przypadku będzie tak samo. Nie miałam uderzeń gorąca. Szczerze mówiąc, uważam je za mit. Mhm, pomyślała Francis, wycierając ręcznikiem swój mityczny pot. Przyszło jej do głowy, że mogłaby rozesłać zdjęcie swojej czerwonej jak burak twarzy do wszystkich koleżanek z dawnych lat. Niektóre znała jeszcze z przedszkola. Teraz podczas wspólnych kolacji omawiały objawy menopauzy z takim samym gorączkowym przerażeniem, z jakim niegdyś opowiadały sobie o pierwszych miesiączkach. Żadna z nich nie doświadczała tak gwałtownych uderzeń gorąca jak Francis, która najwyraźniej cierpiała za całą grupę. Jak wszystko w życiu, także reakcje na menopauzę odzwierciedlały odmienność ich charakterów. Di była przez cały czas tak wściekła, że jak to ujęła, jeśli jej ginekolog nie zgodzi się wkrótce na histerektomię, to chwyci tego skurwiela za kołnierz i wbije go w ścianę. Monika zaakceptowała cudowną intensywność doświadczanych emocji, a pełna obaw Natali Zastanawiała się, czy przekwitanie nie wywołuje u niej wzmożonego niepokoju. Wspólnie doszły do wniosku, że ich przyjaciółka Jillian także postąpiła w swoim stylu, umierając po to, by uniknąć menopauzy. A potem, pochlipując, sączyły Prosecco. Postanowiła jednak nie pisać do nich, bo nagle przypomniała sobie, jak podczas ostatniej wspólnej kolacji podniosła wzrok z menu i zauważyła, że przyjaciółki spoglądają po sobie, jakby chciały powiedzieć Biedna Francis nie znosiła litości. Ta grupka zamężnych przyjaciółek od lat zawsze jej zazdrościła. Albo przynajmniej udawała, że zazdrości, ale najwyraźniej trzydziestoletnia bezdzietna singielka to zupełnie co innego niż pięćdziesięcioletnia bezdzietna singielka. Ta druga jest kimś, kto stracił cały czar. Postać tragiczna. To tylko tymczasowa tragedia. Pomyślała, wkładając czystą bluzkę z dużym dekoltem. Tę przepoconą rzuciła na tylne siedzenie, uruchomiła silnik, obejrzała się i wyjechała na drogę. Tymczasowa tragedia. Dobra nazwa dla zespołu rokowego. Zauważyła tablicę, wytężyła wzrok, odczytała napis Tranquilum House. Skręć w lewo poinstruował ją GPS. Tak, wiem, przecież widzę. Dostrzegła swoje oczy we wstecznym lusterku i próbowała zrobić kpiącą minę, która mówiłaby, jakie życie jest ciekawe. Francis zawsze fascynowała koncepcja światów równoległych, w których jej rozmaite wersje prowadziły odmienne życia. W jednym była dyrektorką w dużej firmie, a nie pisarką. W innym matką dwójki, czwórki, a może nawet szóstki dzieci. W jeszcze innym. Nie rozwiodła się z Solem, a w kolejnym z Henrym. Zazwyczaj jednak była zadowolona z wszechświata, w którym przyszło jej żyć, a przynajmniej go akceptowała. Z wyjątkiem takich chwil, jak ta obecna, kiedy wydawało jej się, że doszło do jakiegoś katastrofalnego zaburzenia porządku na poziomie kwantowym. Przeskoczyła do innego wszechświata. Miała być pijana pożądaniem i miłością w Ameryce, a nie wlec się przez australijski burz nękana przez ból i smutek. Nie tak to miało wyglądać. To było nie do przyjęcia. Tymczasem takie były fakty. Francis nie miała innego wyjścia. Mogła zrobić tylko jedno: niech to szlak! mruknęła pod nosem i skręciła w lewo. Rozdział trzeci Lars To ulubiony gatunek mojej żony. Kierownik winnicy, pulchny i radosny sześćdziesięciolatek z wąsikiem retro, pokazał Larsowi butelkę białego wina. Kojarzy je się z jedwabną pościelą. Ma łagodny, aksamitny finisz. Na pewno panu posmakuje. Lars zakołysał kieliszkiem i powąchał trunek. Wyczuł aromaty jabłek, słonecznego blasku i dymu z ogniska. Przywiodły mu na myśl jesienny dzień i krzepiący uścisk dużej, ciepłej dłoni trzymającej jego rękę. To mogło być wspomnienie z dzieciństwa, choć prawdopodobnie tak mu się tylko wydawało. Pewnie pochodziło z jakiejś książki albo filmu. Napił się wina. Pozwoliłby rozlało się na języku. A jego smak przeniósł go do baru na Wybrzeżu Amalfitańskim. Winorośl pnąca się po latarniach, zapach czosnku i morza. To już z pewnością było wspomnienie chwili szczęścia, poświadczone przez fotografię. Pamiętał spaghetti, tylko pietruszka, oliwa z oliwek i migdały. Zachował nawet zdjęcie tej potrawy. I jak? zapytał z uśmiechem winiarz. Jego wąsy wyglądały tak, jakby nie zmieniły kształtu od 1975 roku. Doskonałe! Lars wziął jeszcze jeden łyk, próbując odtworzyć pełny obraz tamtej chwili. Wino potrafiło zwodzić. Najpierw tylko słońce, jabłka i spaghetti, a potem nic prócz gorzkiego rozczarowania i pustych obietnic. Mam również pino grigio, które z pewnością by pan. Lars przerwał mu, unosząc dłoń i spoglądając na zegarek. Musimy kończyć. Przed panem długa droga. Każdy, kto się tu zatrzymywał, jechał gdzieś daleko. Lars nieomal przeoczył małą drewnianą tablicę z napisem Degustacja win. Nacisnął hamulec, bo przecież był niesłychanie spontaniczny, wtedy kiedy sobie o tym przypomniał. Za godzinę muszę się zameldować w ośrodku czasowym. Lars uniósł kieliszek pod światło, podziwiając złoty kolor wina. — Przez dziesięć dni nie tknę alkoholu. — A, jedzie pan do Tranquilum House, tak? — zapytał kierownik. — Na, jak się to nazywa, dziesięciodniowe oczyszczanie albo coś w tym stylu? — Oczyszczę się z grzechów — odparł Lars. — Zazwyczaj zatrzymują się u nas kuracjusze w drodze do domu. Jesteśmy pierwszą winnicą w drodze do Sydney. — I co mówił o tym ośrodku? Zapytał Lars. Wyciągnął portfel. Postanowił wysłać kilka butelek do domu, by uprzyjemnić sobie powrót. Szczerze mówiąc, niektórzy wyglądają na lekko oszołomionych. Ale jak tylko napiją się wina i zjedzą trochę chipsów, od razu nabierają rumieńców. Winiarz objął dłonią szyjkę butelki, jakby ten gest miał dodać mu odwagi. Moja siostra dostała pracę w tamtejszym spa. Twierdzi, że nowa kierowniczka jest trochę zmrużył oczy jakby szukał odpowiedniego słowa wreszcie powiedział dziwna dziękuję za ostrzeżenie odparł lars nie zaniepokoiło go to był uzależniony od wizyt w takich ośrodkach zazwyczaj kierowali nimi dziwni ludzie twierdzi że to przepiękne miejsce z fascynującą historią zapewne zbudowane przez skazańców lars postukał krawędzią złotej karty amex w kontuar tak, biedni frajerzy na pewno nie skorzystali ze spa. Zanim w drzwiach stanęła kobieta. Cholerny internet znowu padł, wymamrotała, milknąc na widok Larsa, któremu bacznie się przyjrzała. Przywykł do takich badawczych spojrzeń. Czuł je na sobie przez całe życie. Kobieta z zawstydzeniem odwróciła wzrok. To moja żona, oznajmił z dumą kierownik winnicy. Kochanie, właśnie wspomniałem o twoim ulubionym semillon, o tym, które kojarzy ci się z jedwabną pościelą. Kobieta zaczerwieniła się. Wolałabym, żebyś nikomu o tym nie mówił. Jej mąż się zdziwił. Przecież od zawsze o tym opowiadam. Poproszę jedną skrzynkę, powiedział Lars. Zauważył, że kobieta przechodząc obok męża poklepuje go po plecach. Właściwie wezmę dwie dodał Lars, bo pół życia spędził porządkując ruiny po nieudanych małżeństwach i rozkliwiał się na widok dobrego związku. Uśmiechnął się do kobiety. Bezwiednie przeczesała dłonią włosy, kiedy jej niczego nieświadomy mąż wyciągnął sfatygowaną książkę zamówień z długopisem przytroczonym na sznureczku, oparł się o kontuar i zaczął się przyglądać formularzowi w taki sposób, jakby miało to zająć trochę czasu. – Nazwisko? – Lars Lee. Telefon powiadomił go, że nadeszła wiadomość. Dotknął ekranu. Przynajmniej się nad tym zastanów. XX-Buziak. Przeszył go dreszcz. Jakby po plecach przebiegł mu czarny, włochaty pająk. O kurwa. Wydawało mu się, że tę sprawę już załatwili. Zamyślił się z kciukiem nad klawiaturą. W słowie przynajmniej czaiła się bierna agresja. A podwójny całus raził nieszczerą słodyczą. Nie podobało mu się też to, że pierwsze X było duże, a drugie małe. Nie podobało mu się nawet to, że to wszystko mu się nie podoba. Chyba miał lekkie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. O schłymi, nieuprzejmymi kapitalikami napisał nie ma mowy. Skasował jednak wiadomość i schował telefon do kieszeni dżinsów. Skosztuje jeszcze Pinogrigio. Rozdział czwarty Francis. Francis jechała przez dwadzieścia minut wyboistą, gruntową drogą, a samochód podskakiwał tak gwałtownie, że grzechotały jej kości, a plecy krzyczały z bólu. W końcu dotarła przed zamkniętą na cztery spusty bramę z domofonem. Wydawało jej się, że przyjechała do więzienia o zaostrzonym rygorze. Okropne ogrodzenie z drutem kolczastym ciągnęło się bez końca po obu stronach bramy. Wyobrażała sobie, że podjedzie pod zabytkowy budynek, drogą wśród okazałych drzew, a na miejscu ktoś przywita ją zielonym smufi. Tymczasem to miejsce wcale nie kojarzyło jej się z uzdrowieniem. Przestań, skarciła się w myślach. Wiedziała, że jeśli przybierze postawę pod tytułem, jestem niezadowoloną klientką, to wszystko zacznie ją irytować. A przecież miała tu spędzić dziesięć dni. Powinna być otwarta? i elastyczna. Pobyt w sanatorium był jak podróż do obcego kraju. Trzeba otworzyć się na inną kulturę i cierpliwie znosić drobne niedogodności. Opuściła szybę. Gorące i gęste powietrze wypełniło jej gardło jak dym, kiedy wychyliła się i nacisnęła zielony przycisk domofonu. Był tak rozgrzany od słońca, że poczuła pieczenie rozciętego kciuka. Possała palec, czekając, aż z głośnika popłynie powitalna formułka albo przynajmniej otworzy się brama skutego żelaza. Nic. Ponownie spojrzała na domofon i obok przycisku dostrzegła odręcznie zapisaną karteczkę przytwierdzoną taśmą samoprzylepną. Litery były tak drobne, że odczytała jedynie słowo INSTRUKCJE. Na litość boską, pomyślała, szukając okularów w torebce. Przecież spora część gości na pewno była po czterdziestce. Znalazła okulary, założyła je, spojrzała na wiadomość, ale wciąż nie mogła jej odczytać. Smokając i mamrocząc do siebie wysiadła z samochodu. Gorące powietrze objęło ją mocno, a jej czoło zrosił pot. Schyliła się i odczytała informację zapisaną równymi, drobnymi, drukowanymi literami, które mogłyby wyjść spod pióra małego elfa. Namaste. Witamy w Tranquilum House. Gdzie czekają cię nowe doświadczenia? Po wprowadzeniu kodu 564-312 natychmiast naciśnij zielony przycisk. Zgodnie z instrukcją wpisała kod, nacisnęła zielony guzik i czekała. Po jej plecach płynął jej pot. Znowu musiała się przebrać. Kapało jej z nosa, a przy jej ustach krążyła wielka mucha. A, no dalej! Powiedziała do głośnika w nagłym przypływie gniewu, zastanawiając się, czy jej pełna irytacji spocona twarz pojawia się właśnie na jakimś ekranie, a tutejszy ekspert chłodno analizuje objawy złych połączeń między jej czakrami. Nad to trzeba będzie popracować. Tylko popatrz, jak reaguje na drobny stres wywołany tak zwyczajną sytuacją, jak czekanie. A może źle wpisała ten cholerny kot? Powtórzyła całą procedurę. Sarkastycznym tonem wypowiadając na głos każdą cyfrę, jakby próbowała coś komuś udowodnić, a potem powoli z namaszczeniem nacisnęła rozgrzany zielony guzik i dla pewności trzymała na nim palec przez pięć sekund. Proszę bardzo, a teraz mnie wpuśćcie! Zdjęła okulary do czytania, które zakołysały się w jej dłoni. Miała wrażenie, że w tej spiekocie skóra na jej głowie Roztapia się jak czekolada zostawiona na słońcu. Znowu zapadła cisza. Francis zmierzyła domofon wściekłym spojrzeniem, jakby chciała go zawstydzić i w ten sposób sprowokować do reakcji. Pol się uśmieje, jak mu o tym opowie? Ciekawe, czy kiedykolwiek był w ośrodku wypoczynkowym. Prawdopodobnie był do nich sceptycznie nastawiony. Zresztą Francis też uważała je za poczuła ucisk w klatce piersiowej. Uświadomiła sobie, że Pol nie uśmieje się z tej historii. Pol odszedł. Jakie to poniżające, że znowu zakradł się do jej myśli. Wolałaby dostać białej gorączki, niż czuć ten dojmujący smutek i fałszywą tęsknotę za czymś, co nigdy nie było rzeczywiste. Przestań, nie myśl o tym, skup się na aktualnym problemie. Rozwiązanie było oczywiste. Wystarczyło zadzwonić do Tranquilum House. Struchleliby na wieść, że zepsuł im się domofon, a Francis ze spokojem i wyrozumiałością machnęłaby ręką na ich przeprosiny. — Wzdarza się — powiedziałaby. — Namaste. Wróciła do samochodu i podkręciła klimatyzację. Znalazła wydruk ze szczegółami rezerwacji i zadzwoniła pod wskazany numer. Wcześniej kontaktowała się z ośrodkiem wyłącznie drogą mailową, dlatego po raz pierwszy usłyszała nagraną wiadomość, która rozległa się po sygnale. Dziękujemy, że dzwonisz do Tranquilum House, zabytkowej rezydencji, mieszczącej ośrodek wypoczynkowy i spa, z gorącymi źródłami, gdzie czeka na Ciebie nieznane. Rozmowa z Tobą jest dla nas równie ważna i wyjątkowa jak Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, ale w tej chwili dzwoni do nas ogromna liczba gości. Wiemy, że cenisz swój czas, dlatego prosimy o zostawienie wiadomości po sygnale. Skontaktujemy się z Tobą. Kiedy tylko będzie to możliwe. Dziękujemy za cierpliwość. Namaste. Francis chrząknęła, kiedy w słuchawce rozległy się irytujące pobrzękiwania dzwonków wietrznych. Ach, tak, nazywam się. Dzwonki nie ucichły. Francis urwała, zawahała się, znowu odezwała i ponownie umilkła. Przyszło jej wysłuchać całej symfonii na dzwonki wietrzne. Wreszcie zapadła cisza. Dzień dobry, tu Francis Welty. Pociągnęła nosem. Przepraszam, jestem trochę przeziębiona. Jak już mówiłam, nazywam się Francis Welty i jestem Państwa gościem. Gościem? Czy to właściwe słowo? Pacjentką? Kuratwiuszką? Chciałabym się zameldować, ale stoję przed zamkniętą bramą wjazdową. Jest już ach, dwadzieścia po trzeciej. Trzecia dwadzieścia pięć, a ja wciąż czekam. Domofon nie reaguje, choć postąpiłam zgodnie z instrukcją. Mniejszej karteczki chyba nie mieliście. Będę wdzięczna, jeśli ktoś otworzy bramę i mnie wpuści. Pod koniec w jej głosie pojawiły się wysokie, histeryczne tony, czego bardzo żałowała. Odłożyła telefon na sąsiedni fotel i wbiła wzrok w bramę. Nic. Postanowiła, że poczeka jeszcze 20 minut, a potem da za wygraną. Zadzwonił telefon. Odebrała nawet nie patrząc na ekran. Dzień dobry, przywitała się radośnie, by dać do zrozumienia, jak bardzo jest wyrozumiała i cierpliwa, a jednocześnie zatuszować złe wrażenia, jakie mógł wywrzeć jej sarkastyczny komentarz na temat rozmiarów karteczki. Francis? W słuchawce rozległ się głos Alana, jej agenta. Masz dziwny głos Francis westchnęła. Czekam na telefon od kogoś innego. Wybrałam się do tego ośrodka wypoczynkowego, o którym ci opowiadałam, ale utknęłam przed zamkniętą bramą. Ich domofon nie działa. Co za niekompetencja. Jakie to rozczarowujące. Niewiele było trzeba, by Alan wkurzył się na obsługę, co często mu się zdarzało. Powinnaś w tej chwili zawrócić do domu. Mam nadzieję, że to nie jakieś alternatywne czary-mary. Pamiętasz tych nieszczęśników, którzy umarli w saunie indiańskiej? Wydawało im się, że dostępują oświecenia, podczas gdy tak naprawdę gotowali się żywcem. To całkiem zwyczajne sanatorium. Gorące źródła, masaże i terapia przez sztukę, ewentualnie krótki post. Krótki post! prychnął pogardliwie Alan. Jedz, kiedy zgłodniejesz. To przywilej, w chwili, kiedy tylu ludzi głoduje. No, właśnie w tym sęk, że w tej części świata nie głodujemy, odparła Francis, spoglądając na opakowanie po kitkacie leżące na desce rozdzielczej. Jemy za dużo żywności przetworzonej. Dlatego my, ludzie uprzywilejowani, musimy czasem zrobić sobie detoks. O Boże, już tkwisz w tym po uszy. Już się dałaś przekabacić. Kochanie, detoks to mit. Na dodatek dawno obalony. Od detoksu masz wątrobę albo nerki. W każdym razie organizm jakoś tam sam się oczyszcza. No dobra, skwitowała Francis. Coś jej mówiło, że Alan gra na zwłokę. No dobra, powtórzył jak echo Alan. Masz głos, jakbyś była chora, Francis. Jej stan zdrowia wyraźnie budził jego zaniepokojenie. Dopadło mnie paskudne, przedłużające się, prawdopodobnie chroniczne przeziębienie, wyjaśniła Francis i na potwierdzenie zakaszlała. — Możesz być ze mnie dumny. Garściami zażywam silne leki. Moje serce galopuje z prędkością miliona kilometrów na godzinę. — Bardzo słusznie — powiedział Alan i zamilkł. — Alan? — odezwała się Francis, dobrze wiedząc, co za chwilę od niego usłyszę. — Obawiam się, że nie przynoszę dobrych wieści. — Aha — wciągnęła brzuch, gotowa przyjąć złe nowiny jak prawdziwy mężczyzna — a przynajmniej jak autorka romansów, która regularnie sprawdza, ile dostaje tantiem. No cóż, jak dobrze wiesz, kochanie zaczął Alan. Francis nie miała najmniejszej ochoty słuchać, jak jej agent owija w bawełnę i komplementami próbuje osłabić cios. Nie chcą mojej nowej książki, tak? zapytała. Nie chcą twojej nowej książki potwierdził Alan ze smutkiem. Tak mi przykro. Moim zdaniem to wspaniała powieść naprawdę tak uważam jednak w obecnym klimacie nastały złe czasy dla romansu ale nie potrwają wiecznie bo romans zawsze wraca to tylko chwilowy dołek więc to sprzedają komuś innemu przerwała mu Francis na przykład Timiemu znowu nastała cisza o z tym jest pewien problem nie mówiłem ci, że kilka tygodni temu przekazałem mu manuskrypt, bo coś mi mówiło, że może stać się najgorsze. A oczywiście, gdyby na dobry początek Timi złożył mi ofertę, miałby mocną kartę przetargową, więc. Timi zmarł? Francis nie mogła w to uwierzyć. W jej szafie wciąż wisiała designerska sukienka, tak poplamiona, że nie nadawała się już do noszenia. Bo Timi oblał ją pinakoladą, kiedy podczas festiwalu literackiego w Melbourne dopadł Francis i naglącym, gorączkowym tonem szeptał jej do ucha, oglądając się przez ramię niczym szpieg, że tak bardzo pragnie publikować jej książki, że jest mu to pisane, i że żaden inny wydawca nie da jej tego co on, i że jej lojalność wobec Joe jest tyleż godna podziwu, co zgubna w skutkach. Bo Joe tylko się wydaje, że rozumie powieści romansowe, tymczasem Timi zna się na nich naprawdę. I tylko i wyłącznie on może i pomoże Francis wspiąć się na wyższy poziom. I tak dalej, aż wreszcie podeszła do nich Joe i ją uratowała. Ach, odczep się od mojej autorki. Kiedy to było? Z pewnością nie aż tak dawno. Może dziewięć, góra dziesięć lat temu. Ostatnio czas tak strasznie przyspieszył, jakby doszło do jakiejś awarii i Ziemia zaczęła szybciej krążyć. Całe dekady mijały w takim tempie, jak niegdyś lata. — Twoja książka bardzo się spodobała Timiemu, powiedział Alan. Zachwyciła go i wzruszyła niemal do łez. Nie udało mu się przekonać działu nabywania tytułów. Całe wydawnictwo trzęsie się ze strachu. Zeszły rok był koszmarny. Góra zleciła wydawanie thrillerów psychologicznych. Nie umiem pisać thrillerów, odparła Francis. Nie lubiła uśmiercać postaci. Czasem łamała im kończyny, a i wtedy miała wyrzuty sumienia. Wiem, zapewnił ją szybko Alan, a Francis poczuła się lekko urażona. Posłuchaj, przyznaję, że trochę się zmartwiłem, kiedy Joe odeszła z pracy, a ty straciłaś kontrakt, dodał, ale Ashley wyglądała na twoją zagorzałą fankę. Francis odpłynęła myślami gdzieś daleko, a Alan. Mówił dalej, ze wzrokiem wbitym w zamkniętą bramę, uciskała lędźwie lewą pięścią. Jak Joe zareagowałaby na wiadomość, że powieść Francis odrzucono? Czy przekazałaby te informacje w taki sam sposób? Francis wydawało się, że Joe zawsze będzie jej wydawczynią. Wyobrażała sobie z rozrzewnieniem, że w tym samym momencie pożegnają się z pracą zawodową. I może nawet razem zorganizują z tej okazji elegancki lunch. Ale Joe w zeszłym roku oznajmiła, że przechodzi na emeryturę. Na emeryturę! Jak jakaś babcia. Joe faktycznie miała wnuki, ale na litość boską to jeszcze nie powód, by rzucać robotę. Francis dopiero się rozkręcała, a nagle ludzie z jej otoczenia zaczęli zachowywać się jak starcy i staruszki. Rodziły im się wnuki, przechodzili na emeryturę zwalniali tempo życia, umierali i to nie w wypadkach samochodowych czy katastrofach lotniczych, tylko spokojnie, we śnie. Tego właśnie nie mogła darować Jillian, która zawsze wychodziła z imprez bez pożegnania. Nic dziwnego, że miejsce Joe zajęło dziecko, bo dziś to one przejmują władzę nad światem. Francis natykała się na nie na każdym kroku. Z poważnymi minami urzędowały w redakcjach informacyjnych, Organizowały festiwale literackie, mierzyły jej ciśnienie, obliczały jej podatki i pomagały jej dobrać biustonosz. Francis podczas pierwszego spotkania ze Ashley wzięła ją za starzystkę. Już miała powiedzieć: Kochanie, dałabym wszystko za cappuccino, kiedy ta mała zasiadła za biurkiem należącym niegdyś do Joe. Francis, jestem twoją największą fanką, oświadczyła na powitanie. Już jako jedenastolatka czytywałam twoje książki. Wykradałam mi mamie z torebki Prosiłam ją, mamo pozwól mi przeczytać pocałunek Nataniela A ona na to, nie ma mowy Ashley, za dużo tam scen erotycznych Następnie Ashley stwierdziła, że w kolejnej powieści Musi znaleźć się więcej seksu O wiele więcej niż poprzedniej Ale Francis na pewno sobie poradzi Dodała, że jak powszechnie wiadomo, rynek się zmienia Spójrz na te tabele Francis, nie na te, o tutaj, właśnie tu jak na dłoni widać, że sprzedaż trochę, no cóż, przykro mi to mówić, ale nazwijmy rzeczy po imieniu, mamy do czynienia z tendencją spadkową, której trzeba zaradzić i to czym prędzej. Ach, jeszcze jedno, Ashley zrobiła zbolałą minę, jakby zaraz miała przyznać się do jakiejś wstydliwej choroby. Chodzi o twoją obecność w mediach społecznościowych. Podobno niechętnie się w nich udzielasz. To tak jak moja mama. Jednak dzisiejszy rynek właśnie tego od nas wymaga. Twoi czytelnicy muszą cię widywać przynajmniej na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Poza tym, byłoby wspaniale, gdybyś zaczęła prowadzić blog, rozsyłać newsletter, a może nawet regularnie nagrywać vlogi. To wspaniała zabawa. Chodzi mi o takie króciutkie filmiki. Mam swoją stronę internetową, przypomniała jej Francis. Fakt, przytaknęła jej uprzejmie Ashley. To prawda, Francis, ale strony internetowe nikogo nie interesują. Następnie przekręciła monitor komputera w stronę Francis i pokazała jej kilku innych, bardziej subordynowanych autorów aktywnie obecnych w mediach społecznościowych. Ale Francis już przestała słuchać i nie mogła doczekać się końca spotkania, które dłużyło jej się jak wizyta u dentysty. I tak nic nie widziała na ekranie, bo zapomniała okularów. Niczym się nie przejmowała, bo właśnie zauroczył ją Paul Drabble, a swoje najlepsze książki napisała będąc zakochaną. Poza tym miała najcudowniejszych i najbardziej lojalnych czytelników pod słońcem. Wprawdzie jej powieści nie sprzedawało się jak dawniej, ale i tak liczyła na wydanie kolejnej. Znajdę właściwe miejsce dla twojej książki zapewnił ją Alan. Może mi to zająć dłuższą chwilę. Romans nie umarł. Doprawdy? zakpiła Francis. Uwierz mi, powiedział Alan. Wzięła opakowanie po batoniku kitkat i zlizała z niego resztki polewy czekoladowej. Jak miała się uporać z przeciwnościami losu bez porządnej dawki cukru? Francis? zaniepokoił się Alan. Strasznie mnie bolą plecy, poskarżyła się Francis i głośno wydmuchała nos. Poza tym z powodu uderzenia gorąca musiałam zatrzymać samochód na środku drogi. Okropna sytuacja powiedział ze współczuciem Alan. Nawet sobie tego nie wyobrażam. Na pewno nie. Tak krzyczałam, że jakiś facet się zatrzymał, żeby sprawdzić co się dzieje. Krzyczałaś? Zumiał się Alan. Nie mogłam się powstrzymać, odparła Francis. No tak, no tak, powiedział pośpiesznie Alan. Rozumiem, mnie też często chce się krzyczeć. Sięgnęła dna. Właśnie oblizała opakowanie po gitkacie. Ojej, Francis, współczuję ci, szczególnie po tym, co zrobił ten szaleniec. Dowiedziałaś się czegoś nowego od policji? Nie, odpowiedziała. Niczego. Kochanie, serce mi się kraje na myśl o tobie. Nie przejmuj się aż tak bardzo, odparła z westchnieniem Francis. Ostatnio miałaś pod górkę. A skoro o tym mowa, to zapewniam cię, że ta recenzja w najmniejszym stopniu nie zaważyła na ich decyzji. Jaka recenzja? zapytała Francis. Zapadła cisza. Wyobraziła sobie, że w tej chwili Alan palnął się w czoło. Alan? O Boże, wyszeptał o Boże, o Boże, o Boże. Przecież wiesz, że od dziewięćdziesiątego ósmego nie przeczytałam ani pół recenzji przypomniała mu. Tak wiem, odparł Alan ale ze mnie, idiota, kompletny głupek. Skąd się wzięła, skoro nie wydałam ostatnio żadnej książki? Francis przesunęła się nieco w przód. Ból pleców nieomal przyprawił ją o mdłości. Jakaś suka dorwała egzemplarz pragnień serca na lotnisku i nagryzmoliła felietonik o tej i innych twoich książkach. Ściekle zajadły. Na dodatek powiązała go z akcją MeToo i tylko po to, by zyskać tani rozgłos. To stek bzdur. Co mają wspólnego romanse z molestowaniem seksualnym? Co takiego? Nikt nie przeczytał tego artykuliku, sam nie wiem, czemu o nim wspomniałem, to chyba wczesne objawy demencji. Przed chwilą stwierdziłeś, że zyskał rozgłos. Wszyscy przeczytali ten felieton. Wszyscy. Przyślij mi link domagała się Francis. Nie obsmarowała cię aż tak strasznie, uspokajał ją Alan. Po prostu jest uprzedzona do gatunku, który ty przyślij. Nie, odparł Alan, nie zrobię tego. Tyle lat obywałaś się bez czytania recenzji, nie zmieniaj starych nawyków. I to natychmiast, zażądała Francis, mrożącym krew w żyłach tonem, którego używała w wyjątkowych okolicznościach, na przykład podczas rozwodów. No dobrze, zgodził się potulnie Alan. Przepraszam cię za całą tę rozmowę, rozłączył się. A Francis natychmiast zajrzała na swoje konto e-mailowe. Zostało jej niewiele czasu. Po przyjeździe do Tranquilum House należało oddać telefon na przechowanie. Oprócz innych przyjemności czekał ją cyfrowy detoks. Miała wylogować się z życia. Przepraszam, napisał Alan w e-mailu. Otworzyła stronę z Felietonem. Napisała go niejaka Helen i Nat. Francis nie znała nikogo o tym nazwisku, a obok artykułu nie zamieszczono zdjęcia autorki. Przeczytała go szybko, z gorzkim, wyniosłym uśmiechem, jakby i nadprost w oczy mówiła jej, co o niej myśli. Recenzja była miażdżąca, napisana złośliwie, z sarkazmem i protekcjonalnie. Ale co zadziwiające, Francis nie poczuła się urażona. Wszystkie epitety szablonowa, śmieć, brednie, tandeta, spłynęły po niej jak woda po gęsi. No i świetnie. Nie można zadowolić wszystkich taka dola pisarki nagle do niej dotarło. Czasem, kiedy człowiek oparzy się o rozgrzany piecyk, w pierwszej chwili myśli ha, spodziewałem się, że zaboli bardziej. Jednak pieczenie stopniowo narasta, aż wreszcie staje się nieznośne. Przeszywający ból promieniował z jej klatki piersiowej na całe ciało. Kolejny objaw menopauzy? A może to zawał? Kobietom też one się zdarzały. Z pewnością urażona duma nie wywołuje takich dolegliwości. Właśnie z tego powodu przestała czytać recenzje. Miała za cienką skórę. Nigdy nie podjęłam lepszej decyzji, oświadczyła rok wcześniej podczas prelekcji wygłoszonej w ramach konferencji australijskich twórców romansów. Pewnie nie jeden słuchacz pomyślał sobie wtedy, może jednak powinnaś zerknąć na jedną albo dwie recenzje Francji ty przebrzmiała gwiazdo. Dlaczego doszła do wniosku, że powinna przeczytać ten złośliwy felieton tuż po tym, jak po raz pierwszy od trzydziestu lat wydawca odrzucił jej powieść? A teraz miała kolejny problem. Choć sprawa była zgoła fascynująca, Francis powoli zaczynała tracić głowę. — Daj spokój. Weź się w garść. Jesteś za stara na kryzys egzystencjalny. Najwyraźniej na to nigdy nie jest się za starym. Bezradnie starała się zapanować nad emocjami, ale czuła się tak, jakby próbowała złapać w dłonie wodę tryskającą z rynny. Kim była jeśli nie autorką poczytnych powieści? Co określało jej tożsamość? Nie była niczyją matką, żoną, ani partnerką. Co najwyżej dwukrotną rozwódką w średnim wieku, przechodzącą menopauzę i nękaną przez nagłe uderzenia gorąca ciepła. Żałosna, do bólu stereotypowa. Niewidzialna dla wszystkich, z wyjątkiem oczywiście takich facetów jak Paul Drabble. Kiedy wpatrywała się w bramę, która wciąż nie chciała się otworzyć, jej oczy zaszły łzami. A ona próbowała się uspokoić, powtarzając w myślach, że jeszcze nie zniknęła. Francis, nie dramatyzuj, to tylko chwilowy kryzys, drobne niepowodzenie. A serce wali ci jak młotem z powodu leków na przeziębienie i grypę. Wciąż wydawało jej się jednak, że stanęła nad przepaścią, pełną niezmierzonej rozpaczy, jakiej nigdy w życiu nie doświadczyła, nawet w najbardziej przytłaczających chwilach. A przecież, przypomniała sobie samej, ten moment wcale nie jest aż tak przytłaczający to tylko niepowodzenie zawodowe, do którego dołożyły się rozpad związku, ból kręgosłupa, przeziębienie i skaleczenie krawędzią kartki. Nie ma co porównywać tej sytuacji ze śmiercią Taty czy Gillian. Jednak wspominanie bliskich, którzy odeszli, wcale nie poprawiło jej nastroju. Rozglądając się gorączkowo w poszukiwaniu czegoś, co przykuje jej uwagę telefonu, książki, jedzenia zauważyła jakiś ruch we wstecznym lusterku. Co to było? Zwierzę? Świetlny refleks? Nie, coś innego. Coś, co poruszało się wolniej niż auto. Zaraz. To jednak był samochód. Jechał w żółwim tempie, właściwie zdawał się tkwić w miejscu. Usiadła prosto i wytarła rozmazany tuż pod oczami. Kanarkowe sportowe auto niewyobrażalnie niemrawo wlokło się polną drogą. Francis nie znała się na samochodach, ale z bliska nawet ona potrafiła poznać, że ma przed sobą niebotycznie drogą maszynę z niskim zawieszeniem, Całą lśniącą i wyposażoną w futurystyczne reflektory. Samochód zatrzymał się za jej autem, i drzwi po obu stronach otworzyły się jednocześnie. Wysiadła z niego dwójka młodych ludzi. Francis ustawiła lusterko tak, by móc lepiej im się przyjrzeć. Mężczyzna wyglądał jak hydraulik z przedmieścia w drodze na niedzielny grill. Czapeczka bejsbolowa założona daszkiem do tyłu, ciemne okulary, podkoszulek, szorty i mokasyny na gołe stopy. Kobieta miała zachwycające, długie kasztanowe loki, obcisłe spodnie capri, niemożliwie wąską talię i idealnie kształtne piersi. Chwiejnie poruszała się w butach na wysokich obcasach. Po co tacy młodzi ludzie przyjechali do sanatorium? Czy takie miejsca nie były przeznaczone dla wypalonych osób z nadwagą, borykających się z bólem kręgosłupa i żałosnym kryzysem wieku średniego? Francis zobaczyła, jak mężczyzna zakłada czapeczkę daszkiem do przodu i odchyla głowę, wyginając plecy tak, jakby i jemu niebo wydawało się przytłaczające. Kobieta się do niego odezwała. Ruch jej warg świadczył o tym, że powiedziała coś ostrym tonem. Kłócili się. Scenka skutecznie odwróciła uwagę Francis. Otworzyła okno. Ci ludzie mogli odciągnąć ją znad skraju przepaści i na nowo tchnąć w nią życie. Pod ich spojrzeniem zaczęłaby znowu istnieć i odzyskałaby tożsamość. Uznaliby ją za podstarzałą, ekscentryczkę, może nawet trochę irytującą. Najważniejsze, że ktoś znowu by ją dostrzegł. Niezdarnie wychyliła się przez okno, pomachała do nich koniuszkami palców i zawołała. Dzień dobry. Dziewczyna ruszyła w jej stronę, ostrożnie stąpając po trawie. Rozdział piąty Ben Ben patrzył na Jessikę, która wyglądała jak mała żyrafa, kiedy podchodziła do Peugeota 308, o wiele za drogiej kupy złomu, stojącego przed bramą z włączonym silnikiem. Rozbite światło hamowania i lekko wgnieciony tłumik stanowiły zapewne ślady przejazdu gruntową drogą. Kobieta siedząca za kółkiem wychyliła się z okna tak bardzo, że nieomal przez nie wypadła. Dziko machając do Jessiki, jakby niezmiernie się ucieszyła na jej widok. Nie mogła po prostu otworzyć drzwi i wysiąść? Wyglądało na to, że sanatorium było zamknięte. Awaria kanalizacji? Strike? Ben w duchu na to liczył. Te idiotyczne buty utrudniały Jessice poruszanie się. Wyglądała w nich jak na szczudłach. Obcasy były cieniutkie jak wykałaczki. Tylko czekać, aż złamie sobie nogę. Ben przykucnął przy samochodzie i przesunął dłonią po lakierze w poszukiwaniu śladów po kamykach. Marszcząc brwi, spojrzał na drogę, którą przed chwilą przejechali. Czy ośrodka, gdzie ceny przyprawiały o zawrót głowy, nie stać było na porządną asfaltową dojazdówkę? Na stronie internetowej powinno znaleźć się ostrzeżenie. Ben był pewien, że auto się rozleci na tych wybojach. Brak choćby jednej rysy należało uznać za prawdziwy cud, ale trudno było oszacować, w jakim stopniu ucierpiało podwozie. To ben będzie mógł stwierdzić dopiero podczas oględzin w warsztacie, czyli nie wcześniej niż za dziesięć dni, choć najchętniej zabrałby się za to natychmiast. Może powinien odesłać auto na lawecie do Melbourne? Mógłby zadzwonić do pracowników Pita. Pomysł wydałby się Benowi całkiem racjonalny, ale pretensją nie byłoby końca, jeśli jego dawni koledzy z pracy dowiedzieliby się, że przejechał takim samochodem po takich wertepach. Jego niegdyśiejszy szef pewnie by się rozpłakał na wieść o tym, co zrobił Ben. Oczy Pita zaszkliły się dziwnie, kiedy w zeszłym miesiącu zobaczył rysę na drzwiach tego auta. Wydarzenie to oszcili mianem afery karoseryjnej. Zawistny skurwiel oburzył się Pitt na widok długiej krechy na drzwiach od strony pasażera, wyrytej kluczem przez jakiegoś złośliwca. Ben nie mógł ustalić, gdzie i kiedy do tego doszło. Nie zostawiał samochodu na publicznych parkingach. Podejrzewał kogoś ze znajomych. Wiele osób w jego otoczeniu do tego stopnia nie lubiło jego i Jessiki, że mogłoby posunąć się do takiego czynu. Dawniej nie potrafiłby podać nazwiska choćby jednego nieprzyjaznego mu człowieka. Teraz zebrała się ich spora gromadka. Wiedział, że według Jessiki to była wina siostry Bena, choć nie oskarżyła jej o to otwarcie. Wyczytał to z mocno zaciśniętych warg dziewczyny. Może faktycznie miała rację. Może to była sprawka Lucy. Pit usunął rysę z taką pieczołowitością, jakby restaurował bezcenne malowidło. A ben strzegł auta jak oka w głowie aż do teraz, kiedy naraził je na ogromne, niewybaczalne ryzyko, wjeżdżając na to cholerne wybojowisko. Nie powinien był ulegać Jessice. Próbował się sprzeciwić. Zatrzymał się i spokojnie, bez choćby jednego przekleństwa oświadczył, że jazda takim samochodem po nieutwardzonej drodze to czysta lekkomyślność, której konsekwencje mogą okazać się katastrofalne. Na przykład, wyboje mogą uszkodzić układ wydechowy. Tymczasem Jessica najwyraźniej w nosie miała układ wydechowy. Wydzierali się na siebie przez bite 10 minut, na cały głos. W powietrze wystrzelały kropelki śliny. Ich czerwone twarze wykrzywiały się w paskudnych grymasach. Frustracja, Kotłująca się w nim podczas tej sprzeczki, cofnęła go do czasów dzieciństwa, kiedy człowiek nie potrafi się jeszcze wysłowić i nie ma kontroli nad swoim życiem, dlatego kompletnie mu odbija, jeśli mama albo tata odmówią zakupu nowej figurki z kolekcji gwiezdnych wojen, na której mu tak straszliwie zależało. W pewnej chwili zacisnął pięści i musiał powiedzieć sobie, nie bij jej, nie spodziewał się, że kiedykolwiek zapragnie uderzyć kobietę. W tym momencie dał za wygraną. Dobra, powiedział. Najwyżej zniszczę samochód, wszystko mi jedno. Większość znanych mu facetów nawet by się nie zatrzymała, tylko bez zbędnych dyskusji natychmiast by zawróciła. Zresztą większość facetów w ogóle nie przystałaby na ten idiotyczny pomysł. Sanatorium, joga i gorące źródła uważał ten wyjazd za bezcelowy. Ale Jessica się uparła, że powinni podjąć radykalne kroki, żeby naprawić sytuację. Według niej tylko odtrucie umysłów i ciała mogło uratować ich małżeństwo. Mieli jeść organiczną sałatę i odbyć terapię dla par. Dziesięciodniowy turnus wydawał mu się prawdziwym piekłem. Jakieś dwoje celebrytów ocaliło swój związek dzięki pobytowi w tym miejscu. Odzyskali wewnętrzny spokój i odnaleźli swoje prawdziwe ja. Co za brednie. Równie dobrze mogli przelać te pieniądze na konto jednego ze specjalistów od nigeryjskiego szwindlu, którzy spamowali ich skrzynki e-mailowe. Ben podejrzewał zresztą, że ta słynna para poznała się na planie programu The Bachelorette. Jessica uwielbiała celebrytów. Kiedyś uważał za urocze to, że taka inteligentna dziewczyna ma takie kretyńskie zainteresowania. Teraz jednak zbyt wiele życiowych decyzji uzależniała od tego, co zrobili celebryci, czy raczej co na ten temat donosiły media? To wszystko i tak było pewnie jedną wielką ściemą, a tym dwojgu nieźle płacono za reklamę na Instagramie. A biedna, niewinna i pełna nadziei Jessica chłonęła te bzdury jak gąbka. Teraz chyba wydawało jej się, że stała się jedną z nich. Wyobrażała sobie siebie na tych szmirowatych eventach z czerwonym dywanem. Ostatnimi czasy, pozując do selfie, kładła dłoń na biodrze, jakby wykonywała jedną z figur do piosenki Jestem czajniczkiem i ustawiała się półprofilem do obiektywu, wysuwając żuchwę w maniackim uśmiechu. Na robienie zdjęć poświęcała mnóstwo czasu. Pewnego dnia przez bite 42 minuty Ben liczył z zegarkiem w ręku, fotografowała swoje stopy. Jedna z ich niedawnych, najpoważniejszych awantur dotyczyła jej postu na Instagramie. Upubliczniła zdjęcie, na którym miała na sobie tylko bikini i stała lekko pochylona, z ramionami wysuniętymi do przodu, by podkreślić dopiero co zrobione sztuczne piersi i wydymając świeżo ostrzyknięte usta. Z nadzieją w głosie zapytała Bena, jak mu się podoba ta fotografia. A on, nie chcąc jej rozczarować, nie powiedział tego, co naprawdę myślał, czyli że zdjęcie wygląda jak reklama taniej agencji towarzyskiej. Zruszył tylko ramionami i rzucił zdawkowe. W porządku. Jessice zrzedła mina, jakby Ben ją zwyzywał. W jednej chwili zaczęła się na niego drzeć. Ostatnio potrafiła w ciągu sekundy rozpętać prawdziwą burzę, a on poczuł się tak, jak gdyby otrzymał cios bez ostrzeżenia i zupełnie nie wiedział o co jej chodzi. Dlatego, nie czekając, aż ona skończy krzyczeć, poszedł na górę pograć na Xboxie. Uważał, że postąpił słusznie. Tak właśnie zachowywał się dojrzały facet. Zamiast wdać się w pyskówkę, dał Jessice czas, by ochłonęła. Najwyraźniej jednak był w błędzie. Jessica ruszyła za nim po schodach i zanim dotarł na górę, chwyciła go za tył pod koszulka. Spójrz na mnie! krzyczała. W ogóle już na mnie nie patrzysz. Jej słowa go zmroziły, bo musiał przyznać, że nie rację. Faktycznie starał się jej nie przyglądać. Naprawdę! Próbował zaakceptować jej wygląd. Wielu mężczyzn wiernie trwało przy swoich kobietach oszpeconych w wyniku wypadku pożaru albo zranienia. To, że Jessica sama się oszpeciła, nie powinno mieć znaczenia. No może nie dosłownie sama. Posłużyła się kartą kredytową. Z własnej woli poddała się tej procedurze. A jej głupie koleżanki jeszcze jej przyklaskiwały. — O mój Boże, Jessica, wyglądasz niesamowicie! — Miał ochotę wykrzyczeć im w twarz: o jej przypomina wiewiórkę! Wydawało mu się, że rozstanie z Jessiką będzie jak wyrwanie wnętrzności. A teraz, żyjąc z nią, właśnie tak się czuł. Tak czy inaczej, był skazany na tortury. Jeśli ten wyjazd miał im pomóc naprawić związek, warto było poświęcić nawet samochód. Ben był o tym przekonany. Przecież chciałoby Jessica. Urodziła mu kiedyś dzieci. Przypomniał sobie dzień, kiedy dwa lata wcześniej ich okradziono. Wciąż pamiętał swoją wściekłość na widok twarzy Jessiki, wtedy jeszcze naturalnej, wykrzywionej w dziecięcym grymasie. Chciał dorwać tych skurwysynów i obić im ryje. Gdyby nie oni, gdyby nie ta kradzież, nie znaleźliby się teraz w tej sytuacji. Nie miałby wprawdzie tego samochodu, ale przynajmniej nie utknąłby w tej dziurze na dziesięć dni. Wciąż jednak miał ochotę obić im ryje. — Ben! — Jessica przywołała go gestem. Nagle zrobiła się radosna i towarzyska, jakby przed chwilą wcale się na siebie nie darli. Potrafiła doskonale udawać. Czasem przez całą drogę na przyjęcie kłócili się, na klatce schodowej nie odzywali się do siebie ani słowem, a kiedy tylko otwierał się drzwi mieszkania — bum! Obok Bena stawała całkiem inna osoba. Śmiała się, żartowała, droczyła się z nim, dotykała go i robiła selfie, jakby tej nocy mieli uprawiać seks, choć nie było takiej opcji. W samochodzie w drodze powrotnej, jak za naciśnięciem guzika, rozpętywała kłótnie na nowo. Potrafiła go przerazić nie na żarty. Tak nakazuje dobry obyczaj, wyjaśniła mu. Konflikt należy zostawić za drzwiami. To tylko nasza sprawa. Teraz podniósł się, poprawił czapeczkę i podszedł do Jessiki, jak małpka posłusznie grająca swoją rolę w cyrkowym przedstawieniu. To mój mąż Ben, przedstawiła go Jessica. Ben to Francis. Wybrała ten sam turnus. No, nie do końca ten sam. Kobieta siedząca za kółkiem uśmiechnęła się do niego. Piękny samochód, powiedziała takim tonem, jakby dobrze się znali. Miała przytłumiony, ochrypły głos i zaróżowiony koniuszek nosa. Takie maszyny widuje się tylko w filmach. Popatrzył prosto w jej przepastny dekolt. Zrobił to bezwiednie. Nie mógł przecież odwrócić od niej wzroku. Nie prezentowała się źle, ale miała swoje lata, więc dobrze też nie wyglądała. Miała pomalowane na czerwono usta i gęste, złote loczki spięte w koczek. Przypominała mu jedną z koleżanek matki z kortu tenisowego. Lubił sparing partnerki mamy. Były prostolinijne i nie wciągały go w długie rozmowy, ale wolałby nie widywać ich w bluzkach z dekoltem. Dzięki, odparł z całych sił, starając się skupić na jej lśniących oczach o przyjaznym wyrazie. Miło mi poznać. Co to za auto? zapytała Francis. Lamborghini. Ola la, Lamborghini uśmiechnęła się do niego. Ja jeżdżę peżotem. Tak. — Zauważyłem — powiedział, krzywiąc się. — Masz złe zdanie o tej marce? — lekko pochyliła głowę. — To kupa gówna — wypalił. — Ben! — obruszyła się Jessica, ale Francis tylko się zaśmiała. — Uwielbiam mojego perzocika, zamruczała, gładząc dłonią kierownicę. — No cóż — odparł Ben. — Są różne gusta. — Francis mówi, że nikt nie odpowiada — poinformowała go Jessica. — Czeka tu od dwudziestu minut. Nawet jej głos się zmienił, a każde słowo w jej ustach brzmiało dźwięcznie jak samitnie. Ostatnio prawie zawsze mówiła w ten sposób, chyba że traciła nad sobą panowanie albo coś się wkurzyło. Tak jak poprzedniego wieczoru, kiedy się zapomniała i straciła całą swoją wytworność, krzycząc do Bena: Dlaczego nie możesz być po prostu szczęśliwy? Czemu wszystko rujnujesz? Dzwoniła pani do nich? Zapytał teraz wydekoltowaną nieznajomą. Może domową się zepsuł. Zostawiła im wiadomość, odparła Francis. Ciekawe, czy to jakiś test, zasugerowała Jessica. Może to część naszej terapii. Uniosła włosy, by ochłodzić kark. Czasem, kiedy mówiła zwyczajnym tonem i była sobą, Ben zapominał o jej nieruchomym czole, wydętych ustach, nabrzmiałych policzkach, wielbłądzich, bo przedłużonych rzęsach, sztucznych, bo przedłużonych włosach. I silikonowych piersiach. A wtedy na moment znowu stała przed nim jego słodka Jessica, którą znał od czasów liceum. Też mi to przyszło do głowy, powiedziała Francis. Ben spojrzał na domowon. Ledwie odcyfrowałam tę wiadomość, poskarżyła się Francis. Napisali ją u drobnym maczkiem. Ben odczytał ją bez trudu, wprowadził kod i nacisnął zielony guzik. Wścieknę się, jeśli tobie się uda, oznajmiła Francis. Z głośnika wydobył się cieniutki głosik. Namaste. Witamy w Tranquilum House, w czym mogę pomóc? Co takiego? Francis bezgłośnie poruszyła ustami, siląc się na komiczną, zdumioną minę. Ben wzruszył ramionami. Do tego trzeba męskiej ręki. Co racja, to racja, zgodziła się Francis. Wysunęła dłoń przez okno i poklepała Bena po ramieniu. Jessica nachyliła się do głośnika. Chcielibyśmy się zameldować, oznajmiła głośno. Nagle zrobiła się urocza, jak babcia Bena podczas rozmów telefonicznych. Nazywamy się Chandler, Jessica i Ben. W domofonie zatrzeszczało i brama zaczęła się otwierać. Jessica wyprostowała się i założyła włosy za uszy, jak zawsze dbając o to, by godnie się prezentować. Dawniej miała do siebie więcej dystansu. Słowo daję, poprawnie wpisałam kod. A może tylko mi się wydawało? Tłumaczyła się Francis, zapinając pas i wciskając pedał gazu. Pomachała Benowi i Jessice. Do zobaczenia w środku. Nie próbujcie mnie wyprzedzić swoim bajeranckim Ferrari. To jest Lamborghini! Poprawił ją Ben. Francis puściła do niego oko, jakby doskonale widziała, co to za auto. I odjechała zaskakująco szybko, choć na tej drodze Ben zaleciłby jej więcej ostrożności. Kiedy wracali do swojego samochodu. Jessica zaproponowała. Niech to zostanie między nami, dobrze? Umówmy się, że jakby ktoś pytał, to fura nie jest twoja, tylko pożyczona od kumpla. Dobrze, ale nie umiem kłamać tak dobrze, jak ty, odparł. Chciał zażartować, a wręcz zdobyć się na komplement. Tymczasem ona zinterpretowała to po swojemu. Pierdol się, rzuciła beznamiętnie. Może więc ich związek miał się dobrze. Niekiedy jednak, w dogasającym żarze kłótni, bez ostrzeżenia, znowu wybuchał ogień. Nigdy nie wiadomo. Lepiej zachować czujność. Ta pani Francis wygląda na fajną osobę, powiedział Ben. To był bezpieczny temat. Francis była dużo starsza, nie powinna budzić zazdrości. A właśnie to uczucie zupełnie nieoczekiwanie pojawiło się ostatnio w ich związku. W miarę jak Jessica zmieniała swoje ciało i twarz, traciła pewność siebie. Chyba ją rozpoznałam, odparła Jessica. Naprawdę? Jestem prawie pewna, że to ta pisarka, Francis Welty. Kiedyś miałam bzika na punkcie jej książek. Co pisze? zapytał Ben, otwierając drzwi samochodu. Nie dosłyszał odpowiedzi. Możesz powtórzyć? Romanse! Jessica trzasnęła drzwiami tak mocno, że Benowi ścierpła skóra. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl